Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa polityczna. Gdzie tam polityczna? Wojciech Smoła jest moim Państwa gościem. Cześć Wojtku. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. No, dzisiaj nie będziemy się, że tak powiem, rozwijać w tym naszym temacie, bo to nie jest temat stricte polityczny, aczkolwiek dotyczy bardziej polityków, samorządowców, bo do nich kierujemy to nasze dzisiejsze spotkanie. Realizujemy projekt, który się nazywa samorządowcy.com. Bez używania oczywiście polskich znaków, ale każdy, kto używa internetu, wie, jak to wygląda. Oczywiście link do tego serwisu będzie dostępny na radiodoba.pl w opisie i w wielu innych streamingowych różnych serwisach typu Spotify, Google Podcast, YouTube i tak dalej. Tam też możecie oczywiście Państwo słuchać wszystkich podcastów Radio Doby. Samorządowcy.com, ten projekt, który... No tak myślę, no ocenią to oczywiście nasi użytkownicy, nasi słuchacze. To jest projekt oparty o najnowsze technologie, a o ten projekt, czy o realizację tego projektu poprosiłem Wojtka, bo no, że tak powiem po ludzku, chłop orientuje się w temacie nowoczesnych. W temacie takich nowoczesnych technologii internetowych. Czy informatycznych, tak? Internetowych, no, informatycznych. Można to tak to nazwać, nie? Informatyczne, no dużo osób to nazywa po prostu informatyczne, bo jest po prostu informatyk, tak? Jak ktoś jest w komputerze, no to... To jest informatykiem, nawet jeżeli jest programistą, prawda? Każdy programista jest informatykiem. Nie każdy informatyk jest programistą. Można to tak nazwać, nie? Rynek też to dość mocno teraz porozdzielał te wszystkie kwestie, no ale nie o tym dzisiaj mówimy. Chcieliśmy porozmawiać tutaj z panem Tomaszem. Wspólnie stworzyliśmy taki projekt, jak pan Tomasz wspomniał wcześniej, samorządowcy.com, oczywiście bez polskich znaków. Jest to serwis przeznaczony typowo dla może potencjalnych kandydatów na samorządowców, czy aktualnych samorządowców. No właśnie, to jest najważniejszy element, bo ktoś powie samorządowcy, czyli już aktualnie działający... Właśnie niekoniecznie. Niekoniecznie. No. Tutaj inspiracją oczywiście było nadchodzące wybory samorządowe. Ten nasz projekt trochę, że tak powiem, ewoluował, bo zaczęliśmy od czegoś innego, bardziej koncentrowaliśmy się na samych wyborach, a potem doszliśmy do wniosku, że ten serwis ma nie dotyczyć tylko kandydatów, tylko w ogóle samorządowców, tych dzisiejszych i tych przyszłych. I robimy ten serwis po to, żeby przygotowywać dla... No w tym momencie, jeżeli rozmawiamy w tym czasie przedwyborczym, no to dla tych, którzy kandydują, a kandydują przecież aktualnie działający samorządowcy i ci, którzy aspirują, żeby tymi samorządowcami zostać, prawda? Dokładnie tak. I porozmawialiśmy, no ja mam dosyć duży dostęp, że tak powiem, do samorządowców. Zapytałem się ich o takie właśnie potrzeby, czy funkcjonowania w internecie. To jest niezwykle istotne. Oglądając strony, szukając informacji o... Zostawmy na razie kandydatów, bo kampania jeszcze tak formalnie się nie zaczęła, ale oglądając internet, szukamy informacje o radnych miejskich, gminnych, powiatowych, czy sejmików województwa dolnośląskiego. Jedni mają stronę własną internetową, inni jej nie mają. Ktoś ma Facebooka, ktoś trochę używa Twittera, ktoś gdzieś tam jest na jakimś Instagramie. Ktoś ma stronę internetową, którą otwierasz, a tam informacje z 2018 roku. Chodzi o to, że nie ma takiego narzędzia, żeby, czy takiej strony, która mogłaby skumulować tych wszystkich, którzy w tej społeczności samorządowej. Stąd nasz pomysł, żeby każdy aspirujący samorządowiec, czyli ten, który będzie kandydował, ten działający, który też będzie chciał kandydować, miał taką przestrzeń, gdzie mógłby zamieścić o sobie przynajmniej te główne informacje. Ja już teraz, jak Państwo słuchacie, możecie sobie czy z telefonu, czy z komputera, czy iPada, czy innego tabletu, który używacie, możecie tą stronę sobie otworzyć, bo tam już jest, już są przykładowe wizytówki i to, jak mogłoby to w waszym przypadku wyglądać. Tam są oczywiście zdjęcia
jakieś przykładowe, pokazanie, jak to może kolorystycznie wyglądać. Dopasowane to jest do kolorystyki różnych organizacji, różnych partii. Wiemy, że w przypadku wyborów parlamentarnych tam startowały partie. Tak. Wiemy o tym. Ale w przypadku wyborów samorządowych to nie tylko partie, tylko też różne komitety wyborcze, różne stowarzyszenia. I możemy, jeżeli Państwo będą takim czymś zainteresowani, możemy dopasować kolorystykę, styl tej wizytówki do kolorystyki właśnie organizacji, stowarzyszenia czy innej struktury, którą Państwo tam macie, wymyślacie, czy już funkcjonuje i tutaj nie będzie żadnego problemu. W sumie byłoby podcast, kiedy opowiada się o czymś wizualnym, jest najtrudniejszy, nie? Bo my mówimy, jak to ma wyglądać słowami, a tak. Chcemy, żeby Państwo oczywiście zerkali na stronę samorządowcy.com, żeby zobaczyć te wszystkie możliwości. Tam jest ileś, nie wiem, masz otwarty komputer. Mam otwarty komputer, już 9, mówię. 9 czy 10? 11. Widzisz. 11 takich przykładowych, powiedzmy, nazwijmy szablonów, które można byłoby wykorzystać. Do utworzenia swojego profilu. Tak, gdzie można... Oczywiście dopasowane, już wcześniej wspomniałem, że można na każdym urządzeniu, oczywiście ta Państwa wizytówka, czy cała strona jest wyświetlana w sposób prawidłowy. Responsywna, to się nazywa użyjmy mądrego słowa, a wiadomo, że chodzi o to, żeby było dopasowane do wszelkich urządzeń, które obsługują internet. To jest jakby jeden element, więc ta nowoczesność chociażby w tej responsywności, no to jest, znaczy dla nas to jest oczywistość, nie dla wszystkich, ale mówimy, że tą stronę można świetnie oglądać na każdym urządzeniu i waszą potencjalną wizytówkę też na każdym urządzeniu można pokazać. Fajnie, bo ty masz komputer, ja oglądam to w telefonie, żeby mieć jakiś obraz i tam Państwo mogą zamieścić o sobie najważniejsze informacje. Nie mówię tylko o kontakcie, o e-mailu. To właśnie, czego często brakuje w kontaktach z radnymi, z samorządowcami, że tak naprawdę nie wiemy często, jak się z nimi komunikować. No bo jedni mają Facebooka, drudzy go nie mają. Jedni mają do stronę. Do trzecich nawet nie można numeru telefonu znaleźć, nie? Tak, a przecież samorządowiec musi być taki otwarty dla społeczeństwa. Dla ludzi, bo przecież dla nich pracuje. Więc chcemy, żeby na tej stronie były wszelkie dane kontaktowe, wszelkie informacje dotyczące najważniejszych spraw dla jakiejś gminy, dla powiatu, dla województwa, no bo mówimy o radnych i miejskich, gminnych, powiatowych i sejmiku wojewódzkiego, więc tam zamieszczacie wszystkie swoje jakieś główne założenia czy plany związane z każdym głównym tematem, który dotyczy waszego na przykład miasta, tak? Czyli edukacja, bezpieczeństwo, kultura, sport. Nie chcę już zanudzać i podawać tych wszystkich elementów, ale i to też jest dopasowane, oczywiście każdy element jest też dopasowany kolorystycznie. Merytorycznie też jesteśmy oczywiście w stanie pomóc, żeby to wszystko było fajnie zrobione. Myślę, że tutaj Wojtek nie będzie uciekał od takiej odpowiedzialności czy od takich możliwości, żeby pomóc w odpowiednim napisaniu czy skorygowaniu tego. Oczywiście. Jak to przygotowaniu zdjęć czy jakichś innych materiałów po prostu graficznych do ciekawej prezentacji, tak żeby to wszystko było ładne, spójne, tematycznie, kolorystycznie, nowoczesne przede wszystkim, tak? Na takiej wizytówce kandydaci mogą zamieścić takie rzeczy jak swój opis, hasło, imię, nazwisko, oczywiście komitet. Mogą zamieścić również wideo, podcast nagrany na przykład u pana Tomka tutaj w radiu. Jak najbardziej. I tam jakby nie przekierowujemy tego podcastu do Radia Doby. Tylko bezpośrednio na państwa stronie się on wyświetla. Można tego podcastu posłuchać, czy jeżeli chodzi o wideo, czy nie wiem, ona jest nie wiem, na YouTubie, ale nie trzeba przechodzić na YouTuba, żeby obejrzeć jakiś film. Wszystko jest bezpośrednio na stronie. Chociaż to jest, powiedzmy, mówimy, ile tych elementów jest, ale to jest po prostu no, niby zwykła wizytówka, ale ta wizytówka jest jednostronicowa, ale jest niezwykle rozbudowana z wieloma możliwościami. Można to sobie pooglądać, przetestować, zobaczyć, jak ten element działa. Mamy oczywiście nie tylko jakby element związany z samymi wyborami, już mówiliśmy to podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale chcemy, żeby ten serwis funkcjonował dalej i żeby taka wizytówka, jak już te wybory się skończą, wiemy, że jesteśmy, nie wiem, działającym samorządowcem, to ta wizytówka może być waszą stroną, która funkcjonuje podczas całej waszej kadencji, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej dokładnie czy piątej, tak? Więc to może być coś, co działa w trybie non-stop. Chcemy oczywiście sam serwis, sam portal też
rozwijać. Mam nadzieję, że to aktualne, że chcesz to dalej ze mną robić. Jak najbardziej. Żeby to nie była tylko strona z samymi wizytówkami, co jest oczywiście głównym celem tego serwisu, tego portalu, ale mamy też plany, żeby to jeszcze w jakiś sposób wykorzystać. Nie chcemy wszystkich elementów zdradzać, ale na pewno jest na to już pomysł. Także taka profesjonalna wizytówka internetowa to jest coś, co myślę, że Wojtek technicznie, technologicznie, informatycznie gwarantuje. Proszę tu nie kiwać mi głową w radiu, bo to tak nie działa. Dokładnie, potwierdzam. Potwierdzam, że to wszystko, jeżeli państwo się oczywiście zdecydują na taką wizytówkę, wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Tak można to określić. Szwajcarskim. Oczywiście. Innych nie nosimy. Niezależnie od tego, czy startujecie właśnie do rady gminy, do rady miasta, powiatu, czy do sejmiku, ta strona jest dokładnie dla was. Czy oczywiście ktoś dotyczy... na burmistrza, na prezydenta Starostę, miasta, na wójta, oczywiście. Mhm. Też zachęcamy. No jakby sama domena samorządowcy.com jakby już definiuje, do kogo to jest skierowane, ale zachęcamy państwa do tego, żeby zerknąć, zapytać. Jest tam numer kontaktowy, jest e-mail, macie jakieś pytania, chcecie sprawdzić, jakie to są koszty, jakie są możliwości, to oczywiście piszcie do nas, a my już w bardzo szybkim tempie, skoro już jesteśmy nowocześni w nowoczesnych technologiach, to szybko państwu odpowiemy i na pewno dopasujemy, bo tam są przykłady, proszę też o tym, tam są przykłady, ale tak jak powiedzieliśmy, możemy do tych elementów, które są... Dodać jakieś kolejne organizacje, komitety. Dopasować kolorystykę, mm-hmm. dopasować styl, dopasować zdjęcie w tle. Jak już państwo otworzycie, to będziecie widać. Tam już jest, aktualnie jest już jedna osoba, jeszcze w sumie tego nie zaczęliśmy, a już jest wizytówka jednego z przyszłych kandydatów, znaczy działających samorządowców. Można zerknąć, jak to wygląda i może się zainspirować albo dopytać, jak to wszystko działa. Będziemy czekać na państwa opinie. Będzie oczywiście też Facebook, będzie oczywiście Instagram, będzie X, czyli stary Twitter. Mhm. Będzie to oczywiście też, być może to wykorzystamy także na YouTubie, ale na razie koncentrujemy się na tych najbardziej popularnych. To jednak jest strona internetowa, która myślę, że w tych trzech aspektach się znajdzie, a na pewno z czasem też pojawi się YouTube. Także czekamy na pytania, czekamy na sugestie, bo przecież to nie jest jakby zamknięty projekt, prawda? Ten projekt cały czas jest tak właściwie, można to powiedzieć, w realizacji, nie? Tutaj każda informacja zwrotna, czy to od państwa, czy to od samorządowców, będzie brana pod uwagę przy dalszym rozwoju tego projektu. Jak najbardziej, także widzicie, nawet też o to prosimy, widzicie jakieś elementy, nie wiem, jakieś niedociągnięcia, przecież nie jesteśmy alfą i omegą, jeżeli widzicie, co można było poprawić i zmienić, też oczywiście czekamy na takie państwa opinie, to w końcu nie robimy dla siebie, bo sami samorządowcami nie będziemy, jak wiadomo, ale przyznam, że ten projekt, tą inspiracją do tego projektu było to, że ja sam jako dziennikarz takich informacji w jednym miejscu nigdy nie mogłem znaleźć. Tu PKW, tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter. Wszystko jest gdzieś rozsiane po internecie. Rozsiane, a czasami, co jest chyba najgorsze, bo to jeszcze rozsiane, to jednak znajdę. Najgorsze jest, kiedy ja naprawdę nie mogę znaleźć informacji o kimś. A przecież to jest samorządowiec, który no, musi być, że tak powiem, na zewnątrz, nie musi być dla ludzi. To nie jest samotnik i pustelnik z góry. No tak, samorządowcem się zostaje przecież po to, chyba żeby gdzieś tam w mieście... Gminie, powiecie, czy gminie, województwie jednak funkcjonować i pokazywać. Funkcjonować i być dla ludzi, tak. I pokazywać, co się... Dla lokalnego społeczeństwa. Pokazywać, co się planuje, czy też pokazywać, co się dotychczas udało zrealizować. Także samorządowcy.com, Wojciech Smoła, Tomasz Kuriata, bardzo dziękujemy i zachęcamy do uczestniczenia właśnie w tym projekcie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, studia status i portal doba.pl.